Pierwszy dzień listopada przyniósł przeważnie mglistą, choć ciepłą aurę. Jutro nieco chłodniej, ale za to więcej słońca. Waldemar Dolecki, dobry wieczór. Zmiana w pogodzie to przede wszystkim słabnący wyż i kolejne fronty atmosferyczne. Pierwszy, chłodny, przewędruje już tej nocy przez kraj, zanim znad Atlantyku napłynie chłodniejsze powietrze. Jutro po południu od Pomorza kolejny front atmosferyczny, ale nie będzie z nich dużych opadów. W nocy wspomniany front przyniesie duże zachmurzenie, a opady symboliczne, punktowe, głównie na Pomorzu po Kujawy. Na wschodzie zachmurzenie całkowite, głównie z powodu niskich chmur. W tych regionach po Kujawy oraz miejscami na południu znów mglisto, z ograniczeniem widzialności do 100 metrów. Na północnym wschodzie możliwa mżawka. Od 7 stopni w Szczecinie, gdzie dotrze już chłodniejsze powietrze, do 10 miejscami 11 na wschodzie i południu. W dzień zaduszny początkowo pochmurno od Podlasia po Podkarpacie, także mglisto i miejscami niewielki deszcz lub mżawka. Bliżej południa jednak coraz więcej przejaśnień, a i opady będą zanikać. Pokropić może też od Podhala po Bieszczady. Na pozostałym obszarze od rana sporo słońca. Na wybrzeżu oraz w Sudetach silniejszy wiatr i na termometrach około godziny 10 od 11 stopni w Suwałkach i Lublinie i Szczecinie do 14 we Wrocławiu i Katowicach. Po południu na wschodzie kraju już sporo przejaśnień, a zanikające opady na roztoczu. Sporo chwil ze słońcem i dopiero pod wieczór słabo popadać może na Pomorzu Zachodnim. Tutaj oraz wzdłuż zachodniej granicy dość silny wiatr do 50 km na godzinę. Wiecznie też w Sudetach. Nieco chłodniej od 13 stopni na Podlasiu do 17 od Wrocławia aż po Rzeszów. Ciśnienie wzrośnie do 1007 hektopaskali. W czwartek po lokalnie mglistym poranku na wschodzie sporo słońca. Na zachodzie będzie przybywać chmur. W pasie wybrzeża porywisty wiatr i dużo chłodniej od 11 do maksymalnie 14 stopni. W piątek na zachodzie i południu niewielki deszcz, a wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem. Okresami wietrznie i 10, maksymalnie 14 stopni na Podkarpaciu. Sobota we wschodniej części kraju, pogórny Śląsk, pochmurna i deszczowa. Na południowym wschodzie opady umiarkowane, a wysoko w Tatrach śnieg. Na pozostałym obszarze przewaga chmur, ale bez deszczu i na zachodzie trochę przejaśnień oraz słońca. Tylko 8 stopni w Suwałkach i Rzeszowie, 12 w Szczecinie. W kolejnych dniach nieco cieplej, do 13 stopni w niedzielę, do 14 w poniedziałek. Sporo chmur, miejscami słaby deszcz, ale i na dłuższe przejaśnienia i słońce też są szanse. W kolejnych dniach przewaga pogodnego nieba, no i powinno zrobić się cieplej. Dobrego świętowania. Do zobaczenia. Sponsorem programu był PKO Bank Polski. Sponsorem programu był Oleofarm, producent witaminy D w oleju lnianym, Devitum Forte Max. Dokończyłeś makietę? Pracuję nad tym. Trzeba wszystko przeanalizować skrupulatnie dla bezpieczeństwa. Teraz są reaktory nowej generacji. A starsze generacje atomickich musi lecieć do domu. Dowiedz się więcej o bezpiecznej, nowoczesnej energii jądrowej dla polskich rodzin. Natura, miłość, pieniądze. Czy dają nam wolność? To zależy od nas. Teraz 8% na koncie oszczędnościowym w ING. Czy wiesz, że w Nationale Nederlanden w ramach ubezpieczenia organizujemy leczenie nowotworów za granicą? Sprawdź wszystkie szczegóły na nn.pl. Ubezpiecz się na wypadek nowotworów w Nationale Nederlanden. O tym, co ważne, mówimy wprost. Pyszny kurczak z sosem Kentucky Gold. Tylko w KFC. Chronimy polskie rodziny, bo nie ma większego dobra niż bliskość i ciepło. Rządowa tarcza energetyczna. Dowiedz się więcej na gov.pl/chronimy rodziny. 11 na Shopee. Kupuj online. Graj o auto na Shopee. 11 na Shopee. Kupuj online. Graj o auto na Shopee. Do 11 listopada trwa mega wyprzedaż na Shopee. Pobierz teraz. Shopee.
niezależnie od sytuacji. Higienicznie czysty dom w mgnieniu oka. Żyj pełnią życia. Bezprzewodowy Philips Aquatrio. Philips. A dodatkowo brak sprzątania po sprzątaniu. Sponsorem programu jest właściciel marki pomp ciepła Kaisai. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu internetowego z oponami, oponeo.pl. Sponsorem programu jest Oleofarm, producent preparatu na stawy w saszetkach Colaflex Duo. Sylwia Dekiert, dobry wieczór. Zaczynamy sport i proszę przyzwyczaić się już do nowej godziny naszego serwisu. Odtąd będziemy prezentować wiadomości sportowe właśnie po prognozie pogody. Hubert Hurkacz wciąż ma szansę na udział w ATP Finals. Polak od zwycięstwa nad Adrianem Manarino rozpoczął turniej w Paryżu. Wygrał w dwóch setach. Mecz Hurkacza z Manarino był wyrównany od pierwszego gema, ale w kluczowych momentach obu setów to Polak okazał się lepszy i tym samym zrewanżował się Francuzowi za przegraną w tegorocznym Australian Open. W Teksasie rozpoczął się turniej mistrzyń z udziałem 8 najlepszych tenisistek tego sezonu. W meczach grupy Nancy Ricci doszło do niespodzianek. W spotkaniu otwarcia Greczynka Maria Sakkari po dwóch zaciętych setach pokonała Amerykankę Jessica Pegula. Z kolei Białorusinka Aryna Sabalenka po trzysetowej walce wygrała z wiceliderką rankingu WTA Tunezyjką Ons Jabeur. Na zakończenie 15. kolejki Ekstraklasy zagrały dwa zespoły środka tabeli. W meczu Radomiaka z Wartą padło aż 5 goli, ale to goście wywieźli z Radomia 3 punkty. Meczu z Wartą nie będzie dobrze wspominał Gabriel Kobylak, po którego błędzie goście objęli prowadzenie. Zaraz potem drugą bramkę dołożył Miguel Luis. Po przerwie kontaktowego gola dla Radomiaka strzelił Luis Machado, a wyrównał Filip Nascimento. Warta odpowiedziała minutę później. Wynik meczu na 3-2 ustalił Adam Zrelak. Ostatnia kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów. Dziś hit na Anfield. Liverpool podejmie Napoli Piotra Zielińskiego. W grupie D jest ciekawie, bo szanse na awans zachowały wszystkie zespoły. Sobie bez zawieszonego za czerwoną kartkę Antonio Conte. Dziś Dzień Wszystkich Świętych, w którym wspominamy zmarłych. W ciągu ostatnich 12 miesięcy odeszło od nas wiele wybitnych postaci sportu. Dziś jeszcze sportowy wieczór. Czekam na Państwa o 23:10 w TVP Sport. Do zobaczenia.